Cześć, mam na imię Dorota i chciałabym świadczyć o tym, że słowa Ewangelii szukajcie, a znajdziecie, są prawdą i sprawdziły się w moim życiu. Ja zaczęłam Boga szukać jakieś kilka lat temu, chociaż wtedy nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że szukam Boga. Po prostu w moim życiu, w życiu innych, zaobserwowałam to, że czasami to życie ludzkie to przypomina taką walkę z wiatrakami. Po prostu coś tam robimy racjonalnie, a to jakoś nam się wymyka. I coś mi mówiło takiego, że istnieje jakaś taka siła realna, chociaż może niekoniecznie racjonalna, która wpływa na życie człowieka. I ja chciałam tą siłę poznać, bo wiedziałam, że ona będzie miała realny wpływ na moje życie. No i zadawałam sobie wtedy takie pytania, powiedzmy, egzystencjalne, tego typu, czy życiem ludzkim kieruje przypadek, czy przeznaczenie, czy może racjonalne podejście. I coś mi mówiło, że jest to przeznaczenie. Coś jakoś tak mnie skłaniało do tego. No i w tamtym czasie zaczęłam czytać różne książki z tego zakresu. Na przykład biografię takiego słynnego jasnowidza polskiego, do którego zgłaszały się różne osoby, w którym powiedzmy ktoś zaginął. I on potrafił bardzo dokładnie zorganizować miejsce tych osób, albo przewidzieć, powiedzmy, przyszłość różnych ludzi z polityki, z show biznesu. I to do mnie mówiło, że jednak jest coś takiego jak przeznaczenie, skoro on potrafi coś takiego przewidzieć. Następnie z tym wszystkim związana była idea karmy i reinkarnacji. Ja po prostu wierzyłam w takie rzeczy, ponieważ po pierwsze było to związane właśnie z tym przeznaczeniem, w które wierzyłam. I wiele mi to tłumaczyło. Czyli karma, rozumiałam to wtedy jako taki scenariusz, który jest zadany jakby z góry do życia człowieka, a człowiek jest takim biernym aktorem, który wciela się w rolę, którą musi odegrać i w toku tych doświadczeń, które on odgrywa, jego dusza się wzbogaca. Po prostu te doświadczenia go jakoś tam wzbogacają. Później człowiek umiera, ale ta dusza coś tam pamięta, wciela się znowu ma jakieś doświadczenia, znowu się wydoskonala, tak? I tak dalej, aż w końcu jest na tyle doskonała, że nie musi już więcej inkarnować. I wtedy odchodzi do źródła, czyli do Boga, tak to wtedy rozumiałam. W tamtym czasie czytałam również różne relacje ludzi, którzy poddawani byli hipnozie. I w czasie tej hipnozy oni przypominali sobie swoje poprzednie wcielenia. I to wtedy wydawało mi się takie realne i takie ostateczne, bo skoro ci ludzie faktycznie, no bo ja wierzyłam, że faktycznie to się dzieje, tak? Że oni tego doświadczają, że to pamiętają. Więc uznałam to jako ostateczną prawdę pochodzącą od Boga. Trochę się też interesowałam filozofią New Age, która była z tym związana, taką duchowością, trochę niebezpieczną. No i w toku tych poszukiwań tak to trochę trwało, aż pewnego dnia moja koleżanka powiedziała, że jeżeli chce, to mogę sobie porozmawiać z takim jej znajomym księdzem na takie tematy. No i ja powiedziałam, że w sumie okej, że zgadzam się na to. I w trakcie tej rozmowy zeszłam na temat Jezusa. To znaczy, on mówił, że Jezus jest Bogiem. Ja mówiłam, że Jezus jest prorokiem. Jeden z wielu zresztą, bo tak wnioskowałam z New Age. No ale cóż, podczas tej rozmowy ja przyjęłam jego punkt widzenia. I po prostu doszłam do wniosku, że imię Boga, którego szukałam, to jest Jezus. To był taki krok milowy. Ten ksiądz zalecił jeszcze do czytania różne książki chrześcijańskie, m.in. Nowy Testament. Ja przeczytałam te książki, przeczytałam ten Nowy Testament, przeczytałam też fragmenty Starego Testamentu, który miałam w domu akurat. No i jakby utwierdziłam się w tym przekonaniu, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, które zostały tam opisane, że one są prawdą. Ja może jeszcze wtedy dokładnie nie wiedziałam, jakie one mają dla mnie znaczenie, tak do końca, ale jakby ugruntowałam się w tym, że to, o czym tam czytam, że
to jest prawda. No i przez jakiś czas jeszcze jakby byłam w tym chrześcijaństwie, ale dalej poszukiwałam. Słuchałam różnych kazań, różnych nauczań z różnych nurtów chrześcijańskich. Aż pewnego dnia w telewizji śniadaniowej zobaczyłam Artura. No i przemówiło do mnie to, co on mówi. Następnie otworzyłam sobie w internecie jego świadectwo. Później kolejne nauczania. No i tak jak to mówi Słowo Boże, owce Gospodarza znając, za innym nie pójdą. Ja rozpoznałam właśnie w tym kościele Gospodarza naukę apostolską i za nią idę. I buduję swoje życie na skalę, czyli na Jezusie Chrystusie. Amen. Ja jestem, wiesz, ja nigdy nie słyszałem o tego i powiem wam, że co mnie ujmuje? Ujmuje mnie to, jak ludzie szukając, znajdują zupełnie w ogóle w inny sposób. Ujęło mnie to w ogóle, że powiedziałeś, uwierzyłam, że to jest prawda. To jest bardzo ważne, po prostu to jest niesamowite. Uwierzyłam, że to jest prawda. Że prawdą jest to, co tutaj jest w tym piśmie, a nie to, co wcześniej było w tym piśmie. To jest niesamowite. Można przeczytać setki książek i dowiadujesz się o czymś i teraz zobaczcie, to jest cud, że ty się Ty dochodzisz do tego, że to jest prawda, nie tamto. Prawda? Przecież tam jest o wiele większy materiał poglądowy. Że to w ogóle jest taki materiał antyboży, że się w głowie nie mieści. A co powoduje, że człowiek tu rozpoznaje prawdę? Wiecie, w ogóle namaszczenie jest na prawdzie po prostu. To jest namaszczenie. Jest coś niesamowitego. Kto chce złożyć świadectwo uzdrowienia? Ma ktoś świadectwo uzdrowienia? Chcesz świadectwo uzdrowienia?